Dzień dobry dzieci, witamy Was ogromnie radośnie i mamy nadzieję, że już jesteście gotowi na spotkanie z nami. Kochani, dzisiaj prócz mnie i Tadzia bardzo, bardzo cieplutko wita Was niedźwiadek Zdzisio. Zdzisio to młodszy kolega naszego Tadzia, który zaprosił go do programu. Sadzam go więc u niego na kolanach i na pewno nasz Tadzio wspaniale zaopiekuje się swoim przyjacielem. Moi kochani, podczas dzisiejszego odcinka cyklu zatytułowanego Poeci dla dzieci chciałabym zaprezentować Wam wierszyki, które zostały napisane z myślą o Was. Specjalnie dla Was. Nazywam się Anna Filipiak-Matras i również jestem poetką. Piszę poezję dla dorosłych i muszę Wam powiedzieć, że nigdy nie przypuszczałam, że napiszę jakikolwiek utwór dla młodszych czytelników. Ale w moim przypadku sprawdziło się powiedzenie nigdy nie mów nigdy, gdyż nie wiemy, co przyniesie nam jutro. Moi drodzy, dzięki spotkaniom z Wami zainspirowałam się. Jesteście moim natchnieniem. Dzięki Wam właśnie napisałam kilka wierszyków, którymi będę się chciała pożegnać, ale o tym za chwilkę. Powiem Wam o sobie jeszcze kilka słów. Urodziłam się i mieszkam w Puławach, gdzie również pracuję w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika. Jestem instruktorem do spraw teatru i recytacji. Prowadzę zajęcia teatralne dla dzieci, jak również zajęcia recytatorskie dla młodzieży i dla dorosłych. I powiem Wam, że moja praca sprawia mi ogromnie wiele przyjemności i radości. Zanim jednak jeszcze poczytam, chciałabym zaprezentować Wam swoje tomiki poetyckie, książki, które już wydałam. Pierwsza z nich nosi tytuł Mój ogród i ukazała się, gdy miałam 17 lat. Druga książeczka zatytułowana Białe piórko ukazała się, gdy byłam studentką. Kolejna, Po co tu bywam, już została wydana po studiach, tuż po studiach, czyli mam taką pamiątkę. I ostatni tom, z którego jestem najbardziej zadowolona, ponieważ pracowali przy nim również moi przyjaciele, nosi tytuł Dotykam słów intymnie i została wydana w 2019 roku, czyli jest bardzo świeżą książką, nową. Ale o książeczkach już myślę wystarczy. Przejdźmy do czytania wierszyków. Wierszyków napisanych specjalnie dla Was. Pierwszy z nich nosi tytuł Niedźwiadek z Dzisio. Opowiada o naszym dzisiejszym gościu, właśnie o naszym małym Zdzisiu. Posłuchajcie jego przygód. Niedźwiadek Zdzisio. Pewien mały niedźwiadek pod nieobecność mamy, która po pożywienie wybrała się rankiem, tak bardzo chętny skosztować leśnych słodyczy, postanowił sam zdobyć najlepsze przysmaki. Wyszedł więc z nory i rozejrzawszy się wkoło, czy oby niedźwiedzica nie wraca, szybkimi susami w gęsty las wkracza. Najbardziej Zdzisio lubi jagody. Och, pyszne, soczyste kuleczki, aż ślinka cieknie na samą myśl i kręci w brzuchu, bruchu, bruchu. Lecz Zdzisio nieporadny. Za nic nie pamiętał, w którą to ścieżkę udać się za dębem. Czy za lewą łapką podążać, czy prawą? Choć i z tym miał trudności wielkie. Ojej, a co to? A raczej kto za listkiem się chowa? Przygląda się Zdzisio, nadstawia ucho i wzrok wytęża. I w jednej chwili ryczy przerażony, nie myśląc o drodze, ucieka do nory. Zdzisio jest zbyt młody na leśne wędrówki. To jeszcze maluszek kochanej mamusi. Za listkiem
Polna myszka ukryła się szara, bo niedźwiadka widząc, również się go bała. Jak widzicie, mały niedźwiadek pod nieobecność mamy wybrał się do lasu. A tak nie można, dlatego że małe dzieci powinny pozostać w domu, a wychodzą na zewnątrz tylko pod opieką rodziców albo osób dorosłych, opiekunów. Gdyż takiemu maluchowi wszystko wydaje się obce, straszne i może go przepłoszyć. A dlaczego myszka bała się niedźwiadka? Ponieważ myszka jest maleńka, nawet dorosła myszka jest mniejsza od malutkiego niedźwiadka, więc bała się z dzisiaj. Pamiętajcie, bez rodziców nie wychodzimy sami. Dobrze, że historia z dzisiaj skończyła się pozytywnie. Drugi wierszyk, który dzisiaj wam przeczytam, zatytułowany jest Ptaszki i opowiada o porze roku. A no właśnie o jakiej porze roku najbardziej ptaszki śpiewają i są takie pobudzone. Tak, to pora roku. Tak, wiosna, wspaniale, o wiośnie. Ptaszki. Wiosną słonko jaśniej świeci. Chmurki bardziej są leniwe. Ptaki gniazda wiją w trudzie, krzycząc przy tym niewątpliwie. Każdy spieszy, by być pierwszym, by to jego dom najlepszym okrzyczały piękne damy, śpiewem, trelem, tak wspaniałym, żeby inni zazdrościli kunsztu i umiejętności. Każda ptasia żona swego męża o przestronny i wygodny domek prosi, by potomstwo w nim wychować, bez zagrożeń i przykrości. Mądre ptaszki dobrze wiedzą, że pisklęta chronić trzeba przed deszczami, burzą, wiatrem i przed nieprzyjaciół paskudnymi zamiarami. Widzicie, wiosną wszystko budzi się do życia, a ptaszki budują gniazda. Tak, takie gniazda, w których będą mogły wychować swoje dzieci, w których wyklują się pisklęta. I ptaszki dobrze wiedzą, że ich gniazda muszą być mocne, takie, aby dawały bezpieczeństwo właśnie pisklakom i żeby żaden drapieżnik nie zakradł się do nich i nie zniszczył im domków i nie zabrał jajeczek. Kochani, podobnie jest z naszymi rodzicami. Rodzice również dbają o to, żeby nasze pokoje pięknie wyglądały, żeby w domku było bezpiecznie i również nas chronią, tak? No właśnie. Podobnie robią zwierzątka. Kolejny utwór zatytułowałam Marzenia. Dedykuję go oczywiście wszystkim dzieciom, które nas oglądają, ale szczególnie moim dzieciom, moim małym uczniom z dziecięcego teatrzyku Figielek i z warsztatów zabawy w teatr. Kochani, ten wierszyk jest specjalnie dla Was. Posłuchajcie, może odnajdziecie w nim swoje imiona. Marzenia. Mikołaj chce zostać w przyszłości prawdziwym rycerzem. Wandzia malarką, Dominika królewną, Alicja nauczycielką, zaś Zosia z brązowymi warkoczykami marzy o garderobie godnej prawdziwej damy. Hania lubi zwierzęta, będzie weterynarzem. Lenka fotomodelką kocha modę i makijaże. Emilek, jej młodszy braciszek, nie wie, kim jeszcze zostanie. Zbiera samochodziki, sam oszczędza na nie. Antosia rozsądkiem i powagą błyszczy w towarzystwie. A Julka, ach ta panna, być może aktorską sławą albo taneczną rozbłyśnie. Bartuś, skromny i mądry, wyróżnia się wszędzie. Marta z Zuzią to dwie przyjaciółki. Własną firmę założą, kumoszki z spryciulki. Joasia filologię angielską ukończy na piątkę. Kaja zagra w przedstawieniu teatralnym główną rolę. Ola adwokatem być może zostanie, Blanka prezenterką, a Milenka pisarką. Taką ma wyobraźnię. Lecz jakąkolwiek drogą w życiu będą dreptali, ważne, by w dorosłości dobrymi ludźmi zostali.
Kochani, specjalnie dla Was ten wierszyk i moje serdeczne pozdrowienia. Wierzę w to, że dokończymy nasze przedstawienie i już niedługo spotkamy się. Przesyłam Wam wielkiego, gorącego buziaka słodkiego. Mam nadzieję, że złapaliście. Pozdrowienia dla moich dzieciaków. Kochani, oczywiście wierszyk był dla wszystkich dzieci, które nas oglądają. Być może Wy również odnaleźliście siebie w tym utworze. Następny, który Wam przeczytam, opowiada o losach pewnego chłopca. Henio Grubasek. W mieście Puławy, co nad rzeką Wisłą położone są pięknie, mieszkał Henio, Grubasem zwany powszechnie. Tony słodyczy cucał codziennie, zamiast śniadania, obiadu czy kolacji wolał łakocie. Chipsy, batony i czekoladę. O muffinkach z wiśniowym nadzieniem lepiej nie wspomnę ni słowem. Słodziak jakich niewielu, nie krzywdził nikogo, prócz siebie samego. Wciąż nie miał siły, nie biegał, bo sapał strasznie. Nie jeździł rowerem, bo po co? Na lekcjach gimnastyki leżał na materacu. Nie miał kolegów ani przyjaciół, był pośmiewiskiem na całą szkołę. Zęby miał czarne, aż strach pomyśleć. Rodzice nie mieli siły już wcale. Nie słuchał mamy ni taty. Wreszcie ból brzucha dopadł Grubaska. Potem ból zęba. Ach, co za fraszka. Henio wciąż chodził niepocieszony, bo u doktorów spędzał wieczory. I zamiast ulubionych słodyczy jadł teraz leki. Okropne rzeczy. Pewnego ranka z trudem ogromnym wstał nasz bohater. Lecz nie miał siły nawet na spacer. Ubrań też nie miał, bo się nie mieścił. To byłby koniec naszej powieści. Jednak żal wielki ogarnął Henia. Chce być tym dawnym chłopcem szczęśliwym. Chce biegać, grać w piłkę i mieć marzenia. Henio wziął się za siebie z pomocą mamy. Nie jadł słodyczy, uprawiał sporty, biegał jak kózka. Jeździł rowerem. Nie upłynęło czasu zbyt wiele, jak Henio stał się zdrowym chłopczykiem. Został harcerzem w drużynie zuchów. Niech z zucha więc każde dziecko dziś przykład bierze. I wy, kochani, bierzcie przykład z tego właśnie, jak bardzo zmienił się nasz bohater. Ostatni wierszyk, który Wam dzisiaj zaprezentuję, nosi tytuł Sen. Każdy chłopiec i dziewczynka lubi zasnąć z przytulanką, z misiem, świnką czy królisiem na podusi wspólnej chrapiąc. I niestraszne są już wtedy ciemności w pokoju. Drzemie sobie razem z nimi wszystek przedmiot w domu. Nawet oczko swoje mruży mała lampka nocna. Cichuteńko, coraz ciszej przyszła pani nocka. Kochani, to taki wierszyk bardziej na dobranoc, prawda? No właśnie, taki bardziej na dobranoc. Być może rodzice go Wam jeszcze raz przeczytają właśnie, jak będziecie zasypiali. Moi drodzy, jednak mimo, że to wszystkie wierszyki, to nie wszystko w naszym programie. Chciałabym bardzo, bardzo, bardzo serdecznie razem z Tadziem i małym Zdzisiem zaprosić Was do wspólnej zabawy. Bardzo Was prosimy o to, abyście do któregoś z dzisiejszych prezentowanych przeze mnie wierszyków zrobili rysunki, ilustracje. Dowolną techniką. Może to być wydzieranka, wyklejanka, może to być rysunek właśnie kredkami, czy świecowymi, czy ołówkowymi, może to być praca również plastyczna, robiona farbami, czy pastelami. Zachęcamy Was do takiej aktywności. Stwórzcie rysunek do któregoś z tego właśnie wierszyka. Kochani, a swoje prace możecie przesłać nam na adres mailowy anna.filipiak@domchemika.pl.
Jeżeli wyślecie nam skany lub zdjęcia swoich prac na ten adres mailowy, wówczas zostaną one opublikowane na stronie Domu Chemika wraz z Waszym imieniem, a my rozdamy Wam drobne upominki. Oczywiście upominki otrzymacie już w lepszych czasach, kiedy będziemy mogli się ze sobą spotykać bez żadnych ograniczeń. Na pewno te upominki do Was dotrą. Moi kochani, zachęcamy Was razem z Tadziem i z Dzisiem do wspólnej takiej plastycznej zabawy. Z niecierpliwością czekamy na Wasze prace. Macie na to 4 dni, tak? Od dzisiaj 4 dni. Zachęcamy Was. Będzie nam bardzo, bardzo miło, a szczególnie mi, kiedy właśnie zobaczę te Wasze rysunki. Ponieważ napisałam wierszyki, ale ja do nich ilustracji nie mam. Dlatego proszę Was o stworzenie do nich pięknych rysunków, a wiem, że na pewno będą znakomite. Moi drodzy, moi kochani, nasi kochani widzowie, żegnamy się z Wami. Był to już ostatni odcinek cyklu Poeci dla dzieci, ale nie mówimy Wam do widzenia, tylko do zobaczenia, bo wszystko jeszcze przed nami i być może niedługo ponownie się spotkamy. Kochani, dziękujemy Wam za wspólne odcinki, za to, że nas oglądaliście i oczywiście życzymy Wam dużo zdrowia, wytrwałości, uśmiechu, pogody ducha i wielu wspaniałych pomysłów na spędzanie czasu wolnego w domu. My się z Wami na razie żegnamy, mówimy do zobaczenia, do usłyszenia, całujemy Was i życzymy dużo, dużo uśmiechu. Pa, pa, pa. Mua.